Witam. Dzięki uprzejmości PBS Connect Polska, dystrybutora wyrobów m.in. Platinum, mogę pokazać to pióro w kolorze burgunda, które od dłuższego czasu jest już na rynku, ale pokazuję go, bo trafiło do mnie z wyjątkową stalówką, której do tej pory nie miałem. Pióro wykonane jest z takiej półprzeźroczystej, barwionej żywicy i tutaj na górze ma ten słynny mechanizm slip and seal, czyli domykający stalówkę w takim kapturku, żeby atrament nie wysychał, a stalówka jest oczywiście złota, plastikowy spływak i tu już widać, że ostra jest na końcu niemożliwie, ale do tego jeszcze wrócimy. Korpus się lekko zwęża, ma taki metalowy pierścień na końcu i to pióro w ogóle jest w takim kształcie cygarowatym, bardzo popularnym dla tego typu produktów. Odkręcana skówka, w której, jak powiedziałem, jest ten mechanizm blokujący przed wysychaniem, a tutaj taki drobny uskok jest i troszkę gwint wyczuwalny pod palcami, ale moim zdaniem nie przeszkadza to przy pisaniu. Można trzymać wyżej i niżej. Można oczywiście skówkę założyć z tyłu. Jak widać, tutaj nie ciąży ona za bardzo. Nie jest to w ogóle ciężkie pióro, żeby miało być jakoś niekomfortowo w ręce, sprawiać takie wrażenie. A oczywiście jest zaopatrywane tylko i wyłącznie przez naboje i konwertery firmy Platinum, ale myślę, że nie ma problemu z dostępem do nich. Trochę danych technicznych. Jak widać, długość w stosunku do Parkera Duofolda, Parkera Soneta, Lamy Safari Pelikana 140 pokazuje, że to pióro zamknięte długości Duofolda, otwarte trochę krótsze od Soneta. Ale nie jest to specjalnie ważne w tym wypadku. Pióro jest na tyle długie, 14 cm i 2 mm z założoną skówką. Natomiast bez skówki 12 cm i to jest właśnie ta długość, która jak dla mnie jest odpowiednia, żeby pisać piórem bez założonej skówki. Waży niewiele, 21 gramów. Tu już mamy nabój w środku oczywiście. Jeszcze pomierzę średnicę w sekcji, to jest niecałe 11 mm, a w najszerszym miejscu 13 mm. No i teraz ta najważniejsza część, ultra extra fine. Takiej stalówki cienkiej jeszcze nie miałem. Właściwie lubię pisać cienkimi, nawet bardzo cienkimi stalówkami. Odpowiednie ułożenie ręki i niedociskanie mocniej, chociaż tu można troszkę pogrubić linię tą stalówką, pozwala zupełnie dobrze pisać tym typem stalówki. Jeszcze złośliwie odwrócę w drugą stronę, gdzie zazwyczaj stalówka bywa cieńsza, ale tu jest chyba taka sama grubość. Tutaj moja druga stalówka cienka, Sailora, to jest tylko extra fine i widać, że ona jest grubsza od tej ultra extra fine Platinum, która jest powyżej. Robię od razu takie zastrzeżenie, które wszystkim mającym chęć nabycia cienkich stalówek zwracam uwagę na to, że w większości bardzo cienkich stalówek słychać szuranie. Niektórzy to nazywają drapaniem po papierze. Tutaj Twisby Extra Fine, ale widać, że grubsza znacznie. W związku z tym ostrzegam, ultra extra fine stalówka może niektórym wydawać się bardzo cienka i drapiąca, a wręcz niektórzy mogą marudzić, że drze papier, co jest nieprawdą, bo wynika to zazwyczaj z tego, że ktoś źle trzyma albo za mocno, nie wiadomo po co, dociska stalówkę do papieru. Wtedy każda stalówka może przeciąć papier. Także taka moja uwaga i zastrzeżenie do tych, którzy koniecznie chcą mieć super cienkie stalówki. Oczywiście ten model pióra można zakupić także i z innymi stalówkami, nie tylko super cienką. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.